My jesteśmy Kościołem Mocy i spotykamy się w każdą niedzielę o godzinie 10 przy ulicy Dzierżoniowskiej 11. Jesteśmy ludźmi, którzy spotkali Jezusa Chrystusa. Teraz, kiedy słyszysz mój głos, jesteś osobą, która od kilku lat szuka prawdy. Szukasz prawdy, szukasz sensu życia, ale nie wiesz, że tą prawdą jest osoba. Tą prawdą jest Jezus Chrystus. I teraz, kiedy słyszysz mój głos, pamiętaj, że tego wszystkiego, czego szukasz, to spełnienie, ta prawda, to Jezus Chrystus, to zmartwychwstały Król. Ja mam na imię Wiktor i narodziłem się na nowo 4 lata temu. Jesteśmy tutaj, aby powiedzieć Ci, że przybliżyło się dzisiaj do Was Królestwo Boże, bo Królestwo Boże to sprawa serca, Królestwo Boże to sprawiedliwość, Królestwo Boże to radość, Królestwo Boże to pokój, Królestwo Boże to miłość, powściągliwość w Duchu Świętym. Jesteśmy tutaj, aby zwiastować Wam miłościwy rok Pana, aby powiedzieć Wam, że Bóg jest miłosierny, aby powiedzieć Wam, że Bóg jest dobry i że Bóg stał się człowiekiem. Bóg objawił się w osobie Jezusa Chrystusa, aby odkupić Ciebie. On poszedł na krzyż w Twoje miejsce, abyś Ty mógł zasmakować i zaświadczyć życia wiecznego. Życie wieczne to Jezus Chrystus. On jest zmartwychwstaniem. On jest życiem wiecznym. Widzisz, Jezus Chrystus to Król, którego pragną wszystkie narody. On jest pragnieniem wszystkich narodów. Może jeszcze dzisiaj tego nie rozumiesz, może dzisiaj jeszcze tego nie wiesz, ale tak naprawdę Go pragniesz. Pragniesz Go, bo On jest dobrym Królem. On jest wspaniałym Władcą. On jest sprawiedliwy. On chce, abyś kroczył w światłości i aby wejść i ujrzeć to Królestwo Boże, które dzisiaj Tobie zwiastuję, o którym dzisiaj mówię. Pamiętaj, że musisz narodzić się na nowo, aby tam wejść. Musisz zostać zapieczętowany Duchem Świętym, bo kto nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy. I dzisiaj możesz realnie podjąć decyzję, świadomą decyzję i uczynić Jezusa Panem. Uczynić Jezusa Panem. Możesz podjąć tą decyzję w sercu swoim i uwierzyć, a każdy, kto uwierzy w Jego imię, będzie zbawiony. Jeśli dzisiaj uwierzysz w imię Jezus, które jest ponad każde imię, będziesz zbawiony i nie będziesz zawstydzony. Możesz być wolny od wstydu, możesz być wolny od lęku. To imię jest ponad wszystko. Na imię Jezus zegnie się każde kolano. Rozumiesz? Każdy język wyzna, że Jezus jest Panem, aby Bóg Ojciec był uwielbiony, bo Jezus jest Panem. Tylko On jest Panem. Tylko On jest drogą. Tylko On prowadzi do Ojca. Nie możesz inaczej przyjść do Ojca, do źródła życia, do źródła wszystkiego. Tylko przez Jezusa Chrystusa. Tylko przez Jezusa. I pamiętaj, Jezus zmartwychwstał. Nikt inny nie zmartwychwstał. Jezus złamał więzy śmierci. Jezus pokonał śmierć. Jezus pokonał grzech. Jezus pokonał przeciwnika. Przeciwnika ludzkości. Jezus zdeptał szatana. I dzisiaj my, którzy jesteśmy ukryci w Chrystusie, tak samo w autorytecie Królestwa Bożego, chodzimy po wężach i skorpionach i miażdżymy dzieła diabła. I Ty dzisiaj również możesz pokonać diabła. Wystarczy, że uwierzysz w Jezusa. Wystarczy, że uwierzysz w prawdziwego Boga. Nie jesteśmy tutaj, aby wciągnąć Cię w kolejny system religijny i jakieś chore hierarchie, ale jesteśmy tutaj, abyś mógł zaświadczyć prawdziwej wolności, a ta wolność jest tylko w Jezusie Chrystusie. Ta wolność jest tylko w Duchu Świętym i ten Duch Święty może dzisiaj zamieszkać w Tobie. Zbawienie jest za darmo. Nie musisz nic płacić. Jezus zapłacił cenę. Zbawienie jest za darmo z łaski. Wystarczy, że uwierzysz. Prosta wiara, wiara małego dziecka w to, że On zmartwychwstał, że jest Królem, że jest po prawicy Boga, może dzisiaj Ciebie realnie zbawić i odkupić swoją duszę. Pozdrawiam Was wszystkich. Pozdrawiam Was wszystkich. Szukajcie nas na internecie. Kościół Mocy. Zapamiętajcie nas. Kościół Mocy. Pozdrawiam i do usłyszenia.